Witam Was serdecznie w lesie. Dzisiaj on tour, taki perfekcyjny gospodarz, można powiedzieć. I dzisiaj chciałbym Wam przedstawić danie, które każdy mężczyzna, proste danie, które każdy mężczyzna może zrobić właśnie zewnątrz, na zewnątrz, w lesie. Sałatkę filipińską. W ogóle to komary są, ale to jest cudo techniki. Tak naprawdę mogę Wam powiedzieć, że my nie jesteśmy w lesie, bo to jest wirtualne studio perfekcyjnego gospodarza domu. Trochę mi kasą sypnęli, gość z Arabii Saudyjskiej dzwonił, dogadałem się i mam takie perfekcyjne studio perfekcyjnego pana domu wirtualne. Dobrze, ale wracajmy do sałatki filipińskiej. Do sałatki filipińskiej potrzebne nam jest naczynie, tutaj i mamy naczynie i mamy sos do sałatki filipińskiej. No i ten sos ja nie będę pokazywał, co to jest za sos, nie będę tu krypciochy strzelał. I co? I tego typu sosy w ogóle można kupić w różnych sklepach. I to są sklepy też często całodobowe, specjalnie dla ułatwienia, żeby mężczyzna mógł sobie sałatkę filipińską przyrządzić właśnie tutaj w lesie. Dobrze, to zaczynamy i wlewamy sos do naczynia na sałatkę filipińską. Proszę, a to rypią, to bardzo realistyczne to wirtualne studio. No i cały sos wlany, moi mili. I w zasadzie to jest tyle, dlatego że sałatka filipińska składa się z samego sosu. Warto spróbować, czy ten sos jest rzeczywiście dobry, rzeczywiście ma dobrą konsystencję. Ja tutaj umoczę przysłowiowy palec. Dobry jest. Muszę przyznać ten sos. Także tyle. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To byłem ja, perfekcyjny gospodarz domu, sałatka filipińska. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Także ja już się obrobiłem ze wszystkim. Jak widzicie, szybki jestem. No, nie, to nie moje, to murzyn tu był jakiś widocznie, bo to ja to... A, nieważne. To w ogóle jest wirtualne studio, tego nie ma. Ja mogę zrobić tak i jest noc. O proszę, teraz jest noc, ciemno, nic nie widać. A teraz znowu. O, i jest dzień. Moi mili, mieszkam w Pałacu Kultury, więc mam widok na Pałac Kultury. Proste, mam mieszkania w Pałacu Kultury do rozdania. Jeśli teraz zasubskrybujesz kanał, masz mieszkanie dla siebie, a dla przyjaciółki jeszcze w 5 minut. Jeśli w 5 minut zasubskrybujesz ten kanał, 5 minut od tego momentu, liczę, 1, 2, 3, 4, 5, mam dla ciebie korale dla twojej znajomej oraz kulę analną. Także subskrybuj, subskrybuj, mieszkania w Pałacu Kultury. Zwariowałem, zwariowałem, mam dużo mieszkań, teraz rozdaję, hej! To co, to już koniec dzień, co? Już jesteśmy po, już nagrane. Ach. Ja p***.